kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek z Dead Island. Przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale no niestety byłem w Holandii, o czym już dobrze wiecie. No trochę zaniedbałem ten swój kanał na YouTubie, ale no teraz postaram się to wszystko odrabiać. Choć 20 znowu jadę, kurde, co jest? Chcę stąd wyjść. Dawaj sam, dawaj sam. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Którą misję robimy? Robimy misję główną, ścigając cienie. Mamy przywieźć Matutero dwie skrzynie z bronią, więc zabieramy się do robienia misji. Najpierw mam iść chyba po tą skrzynię. No mam 300 metrów. Chyba nie. Dobra, weźmiemy sobie jakąś może... Nie no, ta broń jest jeszcze... Okej. Okay. Postrzelamy sobie. Gdzie oni są? Dobra, przeładujemy sobie. Tu jest ammo. Kurde, gdzie on jest? Uuu, biegnie ktoś na mnie. Dobra, znowu sobie przeładujemy na spokojnie. Przeszukamy ciało, jak się da. Nie da się. Dobra, wzięliśmy amunicję. Mamy karabin, ale nie chcę, dobra. Skrzynia z bronią. Tutaj musimy taki kawał iść. Biegną na mnie. Dobra, mamy broń, ale... Puściłem swoją, nie. Bierzemy. A jeszcze to otworzymy. Karabin. Dobra, tu już mamy broń na wyczerpaniu całkiem. Dobra, weźmiemy sobie kasiorę. Kurde, dawno nie grałem w ogóle w Dead Island. Samochód by się przydał. Bo niestety iść z tą skrzynią, to będziemy szli długo, ale możemy robić tak. Możemy sobie zrobić w ten sposób. O, mamy samochód, dobra. Mamy samochód, jest ok. Już nam nie biegną. Ok. Mamy jednego. Mam przynieść mu dwie skrzynie. Leżeć. Kolejny biegnie. Dobra. Ale robimy misję główną, więc jest git. Przejdziemy sobie dalej. Pojedziemy sobie samochodzikiem. Kurwa. Nie trafiłem. Kierowca ze mnie będzie marny. Coś tak obstawiam. Ale jedziemy, jedziemy samochodem, więc... Wow! Strzelają do mnie! Musimy się stąd oddalić. Dobra, mamy dwie skrzynie z bronią. To powinno starczyć. Jeszcze 130 metrów.
130 metrów i jesteśmy u celu. Kurde, jeszcze nie trafiłem. Dobra, jedziemy mu to zanieść. Wychodzimy. O, tu mamy jeszcze jedną chyba. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Dobra. Idziemy go zaopatrzyć. Jedna jest. No i teraz druga. I teraz mamy z nim porozmawiać. A, najpierw sobie to przeszukamy, nie? Weźmiemy sobie alkohol. Co on tutaj jeszcze ma? Włączymy sobie radyjko. Porobimy sobie parę rzeczy. Naprawimy może. Tutaj kasa się strasznie przydaje. Mam 54 tysiące. Ulepszone mam wszystko już na maksa. No nic nie mogę zrobić. No bo nie mam miejsca. Znaczy dużo rzeczy mogę zrobić, nie? Ale o, amunicja do karabinu. Stwórz. Mołotowy, dobra. Mniej więcej zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Co on tu ma? On ma tu noże. Jeszcze za nim jest skrzynka. Dobra, i teraz możemy z nim na spokojnie pogadać. Tak, udało mi się zrobić. O, i nowy poziom. Oczywiście karabin. O, podniosłem go. Podniosłem karabin. I teraz mamy umiejętności. I teraz nie pamiętam, w co dawałem ostatnio. Rozwalanie głów za pomocą broni obuchowej daje większą ilość szału. Każde zabicie w trybie furii zwiększa poziom zdrowia. Redukuje koszt zużycia energii przy używaniu broni obuchowej. O, to może być ciekawe. Zwiększa czas nokautu przeciwnika. Co mamy tutaj? Szansa na znokautowanie przeciwnika na miejscu za pomocą broni obuchowej. No, tu mamy dużo takich właśnie rzeczy. Przeciwnicy będą bardziej zwracać na ciebie uwagę. Tego nie chcę. Może tutaj coś damy, co? Rozwalenie głów za pomocą broni obuchowej daje większą ilość szału. To może być fajne. O, mam 56 poziom w ogóle. Dobra. Ładujemy w to. Mamy nowy poziom i sobie z nim porozmawiamy teraz. Dobra, weźmiemy to, nie? Dobra, mamy kolejne zadanie, tak? Mamy kolejne zadanie, ale tu jeszcze coś było. No, możemy dać jej kwiaty, nie? Dobra, idziemy ekspić. Dobra, muszę znaleźć więcej kwiatków, dobra. Więc to już koniec tego odcinka. Kolejne zadanie, jakie będzie, to najemnik. I możliwe, że jeszcze dzisiaj to nagram. Więc oczekujcie nowego odcinka. Ja dziękuję wam za to, że jesteście ze mną i przez ten długi czas, który mnie nie było, naprawdę przepraszam. 20 znowu jadę do Holandii, ale postaram się odrobić wszystkie odcinki zaległe. Mam listę, ile odcinków powinienem nagrać, będąc w Holandii, ale nie mogłem tego zrobić, więc teraz postaram się chociaż nie wszystko, ale część z tych odcinków spróbuję się po prostu nagrać i wrzucić na YouTube'a. Więc z mojej strony to na tyle. Zapraszam jeszcze na mojego Twitcha, tam wszystko macie na dole w opisie. Na Twitchu jestem praktycznie, jak jestem w Polsce, regularnie, bo no niestety na Twitchu Twitch pochłaniał mój większy wolny czas, więc tam mnie szybciej znajdziecie niż na YouTubie. Ale dziękuję za to, że ze mną jesteście i życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i piąteczka!